Was serdecznie, ponieważ są pretensje, że mam mało mówić, jak idę w drodze, tylko bardziej rzeczy bezpośrednie pokazywać. Dzisiaj krótko idę na, nawet już nie próbę generalną, tylko na przygotowania do premiery Polski Biało-Czerwonych. Mam na sobie garnitur, rzadki widok. No. Właściwie to już jest bardzo wiosennie. Jasno, ciepło i przyjemnie. Tutaj jest dom zarazy, z dawna wytęskniony. Tutaj jest oficjalny plakat nasz, o tutaj. A tu jest brama do środka i wchodzę. I tutaj szykujemy się, to jest Roman, znacie go. A tutaj jest zmiana oświetlenia i nic nie widać, ale szykujemy scenę i... Zaczynamy próbę. Właśnie, o, więc wyłączamy. Ostateczny przebieg scenariusza jeszcze tak na wszelki wypadek powtarzamy. I zrobię Wam taki sneak peek, bo za dużo nie chcę pokazywać. Też reżyser się daje, to jest w miarę bezpieczna scena. Przez zaplecze, przez kulisy. I tyle. Jesteśmy za kulisami. To jest M. Tak, i teraz widać, że ma. Ale mi jej widać, że mam kapelusz. Okej. Okay. O, to jest Agnieszka. A ja wyglądam jak potwór. No ja. No. Z reflektorem na twarz jesteśmy po ostatnim przebiegu. Ostatecznym, no, od jeszcze 2 godziny. Teraz mamy czas, żeby trochę ochłonąć, ale się nie martw. 2 godziny, 2 godzinami, zaraz się ludzie zaczną schodzić, trzeba będzie szykować się już, temu się pojawi. Tam za mną jest Ema na scenie. Tu jest Nathan. Tu jest Roman, tu jest zarys Agnieszki. Jeszcze z nami jest Tomek, który pełni szlachetną funkcję technicznego, ale gdzieś wybył na chwilę obecną. Także się szykujemy, no. Ja tą kamerę sobie włączę na wszelki wypadek, bo tutaj różne sceny się trafiają niekontrolowane. Włosy bardzo bywają, że boli. Świetlenie takie, że nie wiadomo, czy mam grać Żyda, czy mam grać doktora Fu Manchu. No ja sobie przyniosłam krzesełko Nathan! Także nie ma znaczenia, czy to jest sztuka gimnazjalna, czy... To jest Tomek, zjawił się i faktycznie z paroma miesiącami się zrobił bardziej blondynowym blondynem. Geje tak mają. Skąd wiesz, Nathan? No wiem. Jakie tam geje? Nie, jakie tam od razu geje, że się trochę lubią bardziej. A co, zazdrościsz? Takie właśnie są oczojebne. Przepraszam. Takie właśnie są nawalające w otwory pobierające światło, czyli się męczy niepotrzebnie. W oczy właśnie tak reflektory świecą mocno, jak widzicie. Dobra, to chociaż ten. Ja chyba przełączę obraz, wiecie? Dajcie mi. Kurwa, ja zawsze ten, jest, jak to jest? 8 porażek? Nie, pierwsze to jest... Na początku masz 5. 4 towarzyskich, 4 porażki, 1 remis. Tak jest. A później jest 8 porażek, 5 remisów, ostatnio remis w meczu towarzyskim. Tak jest. Nie, 4 remisy jest za drugim razem. Może się zdążysz nauczyć za premier. Nie, 5. 8, 4. 18 razy ma być. No to policz jest... 5, 8, 4, 1. 8, ile, czekaj, ty masz... 8 porażek i 5 remisów.
to już masz 13. Później masz 5. To jest 18 i jeszcze jeden remis ostatnio w meczu towarzyskim, czyli jeden za dużo. 5 z trzecią Rzeszą, czyli 4 porażki, jeden remis. 5 meczów towarzyskich, to jest 5 meczów towarzyskich, czyli to jest 4 porażki, jeden remis. To ja wiem, to ja wiem. Czyli masz to 5, się zgadza, to mówisz, okay? Dobrze. Później masz za 8, drugim, czyli masz 13. Tak. 5, plus 4 i jeszcze porażki, jeden ostatnio. W tym, nie, 5 i w tym... Nie, mówisz o trzecią Rzeszą czy późniejsze? Późniejsze. Późniejsze masz 8 porażek, 4 remisy, 5. A ostatnio jeszcze remis z meczu towarzyskim, czyli razem 13 plus 5 z trzecią Rzeszą, czyli razem 18. 8-4, no dobra, no to nieważne, jakoś 5, czyli 4-1, a potem 8-4-1. 4 porażki, 1 remis, a później 8 porażek, 4 remisy, ostatnio remis w meczu towarzyskim. A tutaj jest Ema ze światłem, a nie pod światło i wyraźnie widać jej włosy. Wreszcie jej cycki urosły, bo dużo je. Bo zjadła dwa hot dogi, albo jednego hot dogu. Tu są włosy Emy. Co robisz? Biorę włosy twoje i pokazuję w kamerze. Tak, to są włosy Emy na tle moich tych palców. To są włosy Emy na tle moich stóp. To są włosy Emy na tle moich pośladków. Nie, byłem ciekaw, kiedy się odwrócisz po prostu, na którym etapie. Na drugim. To jest Tomek w wyraźnym świetle zaplecza, który zakłada prześcieradło, w koronkowe jakieś prześcieradło zakłada. To do tego, do ślubu z Natanem, tak? Tak, właśnie szukam kreacji. No, okej. Okay. Ale Natan nie może mnie widzieć, dlatego jestem w drugim pokoju. Ma to sens wszystko. Ja za to nie mam planu totalnie na operowanie kamerą dzisiaj, więc tak trochę to wszystko krąży. Reżyserza nie ma. Gdzieś wyszedł. Tutaj jest bardzo jasny reflektor, a tuż za nim niewidoczna dla świata Agnieszka. Mówię niewidoczna, to co machasz ręką. Niewidoczna, no tak, wiesz, tak ze światłem nic nie widać. Czekaj, naświetlę cię. Opa. A już się kurde tak serdecznie do tego. O, tu jest. Co ty to tak kurde? Co? Wiśnia będzie. Jest reżyser, którego też nie widać. Reżyserze, powiedz nam, jak źle jest. Nie, już nie jest aż tak źle. Gdybyśmy jeszcze tak z tydzień codziennie poćwiczyli, by było super. No. Ale musimy żyć z tego, co mamy. A taka jest rola reżyserska, żeby narzekać bardziej niż trzeba na aktorów, żeby się bardziej postarali, nie? Ale nie, generalnie zaczyna żreć, więc ja jestem zadowolony. Jeżeli będzie poziom energii odpowiedni, to będzie fajne przedstawienie. Miło słyszeć. Dobra, to co? Ja robię przerwę, bo na razie siedzimy się, relaksujemy. Coś jeszcze pewnie nakręcę. Tak. Łapa. Tu są wielkie reflektory i taki jest właśnie widok ze sceny, że nic nie widać. Wycieczka właśnie wróciła, jesteśmy w pół do występu, więc... O, tutaj jest Aga, a tu jest Ema. Tak, bo będziemy teraz mówić niecenzuralne rzeczy, zaraz wrócę do was. Także skoro już jakby zacząłem telefon wyciągać, to mogę nagrać finałowe, przedpremierowe ujęcie. To ujęcie, nie ten ujęcie. Już podobno ktoś przyszedł, ja jestem już przygotowany w kostiumie. Tutaj macie finałowe makijażowanie. A tutaj macie Natana, który jest już idealnie wymakijażowany. Dykcja. Ustawiamy kasy różne takie, dzwonimy po ludzi. A ja się idę przyszykować mentalnie. To robię jeszcze finał, jest, już jest publiczność na scenie, jest za 4 występ. Tu jest Natan, któremu odwala, tu jest Agnieszka, a Ema ma za nic jakiekolwiek zasady, jest gdzieś w publiczności prawdopodobnie, chyba że akurat jest w toalecie. Albo Ema ma wyjebane i się nie słucha, nie wiem, w sumie. No. Albo dobra, to trzeba będzie wyciąć, albo nie, bo to tak... Wstawimy się taką flagę Niemiec na twarz i właśnie... Nie, ma fluch ten, pojrzeć, fajne! Panie Appelbaum. Panie Appelbaum, czy pan jest gotowy? Samuel Appelbaum. Miejmy frajdę z życia. Ciężkie imię, nie? Jeszcze zrobię ujęcie. A masz Volkswagena? Volkswagen jest Gutauto, zweicylinder. Mów głośniej, bo ci youtuberzy nie zobaczą. Volkswagen i Gutauto, zweicylinder. Kończymy, o tu jest jeszcze Roman. A ja chcę coś powiedzieć. Roman Appelbaum jeszcze. A Emy wciąż nie ma. Już. Dawaj. Meine Mutter hat komputer. Ja. Świetnie, wszyscy znają niemiecki i polski. Tylko właśnie jidysz nikt nie zna. Ale... Nawet nie znasz? Nie znasz. Kończę, będzie przy długim ujęciem, jeszcze pogadamy. Szmata, śruba. Pa, pa.
Strasznie ciemno jestem, jestem tuż przed... Strasznie ciemno jest tutaj, ja jestem tuż przed kamerą, ale nic mnie nie widać. O, tutaj mnie widać. Jeszcze w kostiumie, tego nie widać. Więc nic nie zrobię z tym. Są tłumy ludzi, które życzą wszystkim wszystkiego, a ja się żegnam z wami. Wyszło dobrze. Jeszcze zrobię tak jak zwykle na sam finał, jak będziemy sami znowu w grupie aktorskiej po wyjściu wszystkich ludzi. Jaki jest nasz efekt, jak nam się podobało, co zrobiliśmy, bo na razie się ludziom podobało bardzo to, co wyszło. To jest after party, na którym nagrywam filmik i mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy, ale cholera, już mnie ktoś zauważył. Ale trudno. Tu są tłumy ludzi, tak? Oczywiście nie sami aktorzy, nie sama obsługa, tylko wszyscy, którzy się napatoczyli, bo na tym polega życie artystyczne. Ściągasz ludzi nie wiadomo skąd, robisz imprezy, nic nie pracujemy, w ogóle tylko się bawimy, w ogóle się nie męczymy. Nie, na samym początku. Nie, no się śmieję, było w miarę okej. Na razie.